Mamy przed sobą taki napis, suma od n równego 2 do nieskończoności an równa się minus 5 ósmych plus 7 szesnastych minus 9 trzydziestych drugich plus 3 kropeczki. Te trzy kropeczki oznaczają, że ta suma się ciągnie w nieskończoność, że mamy do czynienia z nieskończonym szeregiem. Naszym zadaniem tutaj jest znalezienie jawnego wzoru na ten ciąg an. Teraz tak, ponieważ sumowanie jest od n równego 2, to jest wyraz a2, to jest wyraz A3, to jest wyraz A4 i tak dalej. Więc może napiszmy tutaj A2 to jest minus 5 ósmych, A3 to jest 7 szesnastych, A4 to jest minus 9 trzydziestych drugich i tak dalej. I naszym celem jest znalezienie wzoru na AN. Dobrze, spróbujmy przypatrzeć się temu. Więc co widzimy? Na początku widzimy, że na przemian mamy wyrazy dodatni, ujemny, prawda? Ujemny, dodatni prawdopodobnie i tak dalej. No i taką własność ma podnoszenie do kolejnych potęg liczby minus 1, prawda? Minus 1 do n tej. No właśnie, to jest minus 1, 1, minus 1, 1 i tak dalej. Czyli możemy te naprzemienne znaki właśnie uzyskać za pomocą minus 1 do kolejnych potęg, czyli tu będzie tak, tu jest minus 1, czyli jest minus 1 do pierwszej, tu jest minus 1 do drugiej, tu jest minus 1 do trzeciej, no i razy co? Razy 5 ósmych, 7 szesnastych, 9 trzydziestych drugich. No i co, 1 to jest 2 minus 1, może jeszcze raz napiszmy to. Czyli to jest minus 1 do potęgi 2 minus 1. 2 to jest 3 minus 1, 3 minus 1. Minus 1 do potęgi 4 minus 1. Czyli tutaj przy n tym proponujemy taki czynnik, minus 1 do potęgi n minus 1. Prawda? To tutaj pasuje. Teraz przyjrzyjmy się może licznikom tych ułamków. Mamy takie są liczniki. 5, 7, 9. No, to są jak gdyby kolejne liczby nieparzyste, prawda? 5 to jest 2 razy 2 plus 1, 7 to jest 2 razy 3 plus 1, 9 to jest 2 razy 4 plus 1. No to zapiszmy to tutaj. 2 razy 2 plus 1, 2 razy 3 plus 1, 2 razy 4 plus 1, no to tu dla n to będzie 2n plus 1. To są dobrze, czyli mamy liczniki, widzimy, że znaleźliśmy wzór, który pasuje do tych trzech wyrazów, to będzie 2n plus 1. Popatrzmy teraz na mianowniki. No mianowniki są takie. 8, 16, 32. No widzimy, że 16 to jest 2 razy 8, czyli tu trzeba pomnożyć przez 2. I znowu trzeba pomnożyć przez 2. Czyli co? No 8 to jest na przykład 2 do trzeciej, możemy napisać. Wtedy 16 to jest 2 do czwartej. 32 to jest 2 do piątej. 2 do potęgi piątej. I to odpowiada n równemu 2. To odpowiada n równemu 3, a to odpowiada n równemu 4. Czyli co? Czyli wygląda na to, że tu jest tak, 2 do potęgi 2 plus 1, to jest 8, tu jest 2 do potęgi 3 plus 1, tu jest 2 do potęgi 4 plus 1, no i dla n to będzie 2 do potęgi n plus 1. W ten sposób, no, te trzy wyrazy na pewno pasują do tego wzoru, no bo to tak właśnie sprawdziliśmy. No i otrzymaliśmy następujący wzór na an. Wypiszmy go może tu jeszcze raz. An równa się minus 1 do potęgi n minus pierwszej razy 2n plus 1 podzielone przez 2 do potęgi n plus 1. Możemy zapisać go troszkę inaczej, jeszcze raz.
Mianowicie tak, minus 1 do n minus 1 to jest to samo co minus 1 do n plus 1, no bo to jest minus 1 do n plus 1 to jest minus 1 do kwadratu, czyli 1 razy minus 1 do n minus 1, czyli to jest to samo 2n plus 1 przez 2 do n plus pierwszej. A z kolei, czy dzielimy przez minus 1 do n plus 1, n plus pierwszej, czy mnożymy, to jest wszystko jedno. Wobec tego to minus 1 do n plus pierwszej możemy zapisać w mianowniku, czyli mamy 2n plus 1 przez minus 1 do n plus pierwszej, 2 do n plus pierwszej, a to jest po prostu minus 2 do n plus pierwszej. 2n plus 1 przez minus 2 do n plus pierwszej. Czyli nasz szereg tutaj równa się suma od n równego 2 do nieskończoności. No i możemy wybrać jedną z tych dwóch postaci. Powiedzmy, że wybierzemy tą. 2n plus 1 przez minus 2 do potęgi n plus pierwszej. No i przekonamy się w jednym z następnych filmów o dotyczących badania zbieżności szeregów, że ten szereg tak naprawdę jest szeregiem zbieżnym. Ktoś mógłby powiedzieć tak, że właściwie to nie jest dobrze postawione zadanie, bo moglibyśmy powiedzieć, że ten ciąg AN jest taki, że A2 jest równe tyle, ile a minus 5 ósmych, A3 jest 7 szesnastych, A4 jest minus 9 trzydziestych drugich, a począwszy od A5 wszystkie wyrazy są 0 na przykład. Więc oczywiście, ściśle rzecz biorąc, miałby rację, to zadanie jest źle postawione, no bo jak mamy 3 dowolne liczby, no to możemy mnóstwo różnych wzorów dopasować, które będą pasowały właśnie do tych trzech liczb. No więc nie jest to ścisłe zadanie matematyczne, a raczej swego rodzaju zgadywanka, no tak, żeby odnaleźć jakiś w miarę prosty wzór, który by pasował do tych trzech danych wyrazów ciągu.